Kilka dni temu wyciekła propozycja regulacji dotyczącej cyfrowego euro. No kogo jak kogo, ale was to nie powinno dziwić. W końcu chyba wszyscy jesteście świadomi, że już w kwietniu pani Krysia wygadała się rosyjskim komikom, którzy podawali się za Władimira Zełenskiego, że przełom odnośnie wprowadzenia cyfrowego euro nastąpi do października tego roku. I'm also good user of electronic money. So my question, you're introducing the electronic euro, as I know. Yeah. So yeah. How can switching to an electronic currency help? Well, two things. Number one, it will be decided in October. So we are preparing the ground. We want to be ready. We want to be trained, but it will not be decided until October 23. Jednak przede wszystkim mam dla was kilka niepokojących informacji na temat pomysłów na funkcję cyfrowego euro. No i kto te funkcje będzie programował. I to nie są teorie spiskowe z Telegrama. Będzie o tym mówiła pani Krysia z ABC, a także mapety na letnim zjeździe u wujaszka Klausa. No tak było. Nie zmyślam. Witam was. Od momentu zaprezentowania nam cyfrowego juana byliśmy oswajani z tym, że pieniądz może mieć jakieś zaszyte funkcjonalności. Najpierw był szok i niedowierzanie. No jak to pieniądz może mieć datę ważności? No jak to ktoś, w tym wypadku rząd czy bank centralny, będzie decydował o tym, co możesz kupić, a czego nie? No ale wiecie, latka lecą i u wujaszka Klausa na letnim forum zastanawiają się... A komu to potrzebne? No żeby tak samemu decydować, co chcesz kupić? W końcu świat może być lepszy, jeżeli nie kupisz sobie broni, narkotyków bądź abonamentu na pornoski. If you think about the benefits of digital money, there are huge potential gains. It's not just about digital forms of physical currency. You can have programmability, you know, units of central bank currency with expiry dates. You could have a potentially better and some people might see it or a darker world where the government decides that units of central bank money can be used to purchase some things, but not other things that it deems less desirable, like say ammunition or drugs or pornography or something of the sort. And that is very powerful in terms of the use of a CBDC. No ja już nie chcę bić piany, że chłop tutaj mówi o broni czy o dostępie do filmów z fikołkami, a skończy się na reglamentacji mięsa czy innych używek. Bo musicie wiedzieć, że już jest postanowione, iż cyfrowa portmonetka, portmonetka cyfrowego euro zostanie spięta z tożsamością cyfrową. To nie jest nowością, ale w tych propozycjach no właśnie takie zalecenia się pojawiły. No i teraz pytanie, czy można coś z tym zrobić? A można jak najbardziej. Jeszcze jak? Na przykład można podpiąć statystyki. Co kupujesz, ile kupujesz, na co chorujesz i wtedy rząd będzie mógł się już tobą zaopiekować poprzez system nakazów i zakazów. Tak pokieruje twoimi poczynaniami konsumenckimi, że wyjdzie to tobie na dobre i jeszcze z rozpędu przysłużysz się klimatowi. No i zapewne już teraz widzisz oczyma wyobraźni, jak te Morawieckie, Niedzielskie, Tuski czy inne Trzaskowskie, dla twojego dobra oczywiście, obmyślają zasady nowej normalności. Generalnie chodzi o to, że pewnie większość z was myśli, że funkcjami cyfrowego euro, chociaż no, ja tutaj robię uproszczenie i mówię o cyfrowym złotym, nad którym według Glapińskiego trwają zintensyfikowane prace, że nad tymi funkcjami będą dumać urzędasy. Otóż nie. Okazuje się, że według pani Krysi z EBC zaszywać funkcje w cyfrowym euro, ale generalnie w walutach bloku zachodniego będą banki komercyjne. For us, the issuance of a digital currency that would be central bank money would not be programmable, would not be associated with any particular limitation, whether it's in time, in type of use. That to me would be a voucher. It wouldn't be digital currency. Those who can associate the use of digital currency with programmability would be the intermediaries, would be the commercial banks.
And that's their business. They know how to do that. No i teraz, skoro banki będą ustalały zasady gry, to zbliżamy się niebezpiecznie blisko do wizji, którą opisał Jacques Attali w książce Krótka historia przyszłości, strona 153. Pamiętam jak dziś. Tyle, że tam nie było mowy o bankach, ale o instytucjach ubezpieczeniowych, ale to jest jeden czort. Stopniowo firmy te zaczną dyktować ogólnoświatowe normy zachowania. Co jeść, co wiedzieć, jak prowadzić samochód, jak się samemu prowadzić, jak się chronić, jak konsumować, jak produkować. Będą karały palaczy, pijących alkohol, otyłych, nie znajdujących zatrudnienia, źle chronionych, agresywnych, nieostrożnych, niezdarnych, marnotrawnych, niewiedza, narażanie się na ryzyko, nadwrażliwość. Uważane będą za choroby. Inne przedsiębiorstwa również będą musiały przestrzegać norm, aby zmniejszyć ryzyko katastrof przemysłowych, wypadków przy pracy, czy chociażby ataku z zewnątrz lub marnotrawstwa zasobów materialnych. Tą metodą wszystkie firmy będą zmuszone do uwzględniania w jakiś sposób w swych decyzjach interesu ogółu. Ten obywatelski charakter stanie się nawet częścią wizerunku i sposobu działania niektórych przedsiębiorstw. Czyż to nie brzmi znajomo? A ta książka została napisana już kilka dekad temu. Tak swoją drogą, to warto by było, żeby jakiś dziennikarzyna dopytał się pani Krysi na najbliższej konferencji prasowej, co ona ma na myśli, że banki komercyjne będą programować cyfrowe euro, cyfrowego pieniądza. Bo mi się w głowie nie mieści, żeby bank miał decydować, jakieś funkcje zaszywać w pieniądzu, który ty zarobiłeś i zostałeś zmuszony do tego, by otworzyć w jakimś banku konto i żeby te pieniądze tam leżały. Ty jeszcze najprawdopodobniej płacisz za to, żeby te pieniądze tam leżały. Czy krócej, czy dłużej, ale płacimy. No nie ja, bo ja mam za darmo. Ale tak w ogóle, prawda? Uważam, że to nie będzie do końca tak, przynajmniej nie w pierwszych latach nowej mądrości etapu, to inaczej. Ludzie by po prostu swoje pieniądze wzięli i trzymali w tych portmonetkach domyślnych, które byłyby podpięte do MBP-u, tak, do tej cyfrowej tożsamości. Uważam, że to może być na podobnej zasadzie, jak to się dzieje już teraz w przypadku kredytów dla działalności gospodarczych. Otóż banki, także w Polsce, piszą o tym u pana Sorosa i pomstują, że to jeszcze nie jest na tyle progresywnie, na ile powinno być, że banki nie udzielają kredytów na niektóre działalności firmom z branż paliw kopalnych. Że tam już na kopalnię kredytu nie dostaniesz, ale jeszcze pomstują to, że jak jest kopalnia, to może kredyty zaciągać, przynajmniej w Polsce. No i uważam, że tutaj może być podobnie, że nie wszystko kupisz za pieniądze z kredytu. Jeżeli bierzesz kredyt na mieszkanie, to pieniądze możesz wydać tylko na mieszkanie, prawda? To są grube rzeczy, które banki kontrolują, ale wyobraź sobie, że przy kredycie konsumenckim, na który bierzesz sobie, nie możesz kupić alkoholu czy fajek, tak? Tutaj tego typu historie. Tak mi się wydaje. Wiecie, to rząd powinien się tym zająć, a nie ja. No i to tyle ode mnie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv od sypywania. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z was jest realnym wsparciem. Wystarczy pamiętać. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.